nie to jest drogie hobby? Czy twoi rodzice, żebyś mogła udoskonalać się w tej dziedzinie, musieli dużo poświęcić? Moi rodzice na pewno poświęcili początkowo to, że zawozili mnie na basen codziennie rano. Wstawali ze mną bardzo wcześnie i zawozili mnie na basen do Katowic. Godzinę dojeżdżaliśmy na treningi. Ja też nie byłam zawodniczką, która od początku super pływała, więc ja się bałam wskoczyć na głęboką wodę. Poważnie? To bardzo śmiesznie brzmi z perspektywy dzisiejszego dnia. Bywałam ostatnia, nawet mama mi opowiadała, jak jechała autobusem i koleżanka, z którą jeździłam, jej mama się chwaliła, że ta koleżanka już pływa, a moja mama wróciła się do domu, dlaczego ty jeszcze nie pływasz? Ja mówię, no bo bałam się wskoczyć na głęboką wodę. Więc wydaje mi się, że moje początki nie były takie piękne, jak wszystkim się wydaje, a rodzice włożyli bardzo dużo. Ja bardzo dużo zawdzięczam rodzicom. Co ty poświęciłaś dla tego sportu? Były jakieś wyrzeczenia, jakie musiałaś ponieść ze swojej strony na drodze życia? Nie. Wydaje mi się, że nie, bo miałam czas pograć w gumę przed blokiem. Miałam czas pobawić się w chowanego ze znajomymi, czasami jak wracałam z treningu. Oczywiście w późniejszych latach, kiedy moi znajomi, czy tam w liceum, czy na studiach, wychodzili na imprezy, ja tego nie robiłam. Więc mogę powiedzieć, że w późniejszych latach może coś traciłam. Ale czy traciłam? Nie do końca, bo zyskałam dużo. Moich rodziców nigdy nie byłoby stać wysłać mnie w niektóre miejsca na świecie, w których byłam. I które mogłam zwiedzić, zobaczyć. I wydaje mi się, że to jest większy bagaż doświadczeń, jaki zdobyłam, niż to, czego mi mogło brakować, co poświęciłam. Czyli nigdy nie żałowałeś, że wybrałaś tą drogę życiową? Bo wiesz, z takim wzrostem mogłaś być na przykład modelką. Ja lubię jeść. O, ja też, właśnie. To mój problem. Na fotomodelkę mogłabym się skusić, ale na modelkę, na wybiegi byłoby ciężko. Chociaż z przyjemnością, jeżeli mam czasami takie propozycje, to robię. Bo to jest taka gdzieś tam frajda. Ja nie umiem. Druga sprawa jest taka, że nie umiem zdusić uśmiechu. Więc jak wychodziłam, dwa razy miałam taką propozycję, wychodziłam na wybieg, no to z pełnym uśmiechem na twarzy. A to trzeba być poważnym, tak, wiesz. To trzeba być poważnym, a ja znowu gdzieś tam przez uśmiech skrywam nerwy. A gdybyś dostała taką propozycję, zdecydowałabyś się, czy odważyłabyś się na taką sesję jak Agnieszka Radwańska ostatnio? Ja uważam, że to nie było nic złego. Uważam, że to nie było nic złego, wręcz przeciwnie, Agnieszka ma młode, piękne ciało i kiedy ma je pokazywać? Chyba dzisiaj, a nie jak będzie miała 80 lat lub 70, czego jej bardzo życzę, żeby tak pięknie wyglądała. Natomiast uważam, że to nie było nic złego. Druga sprawa była to sesja, która była w bardzo dobrym magazynie i bardzo dobrze postrzegana, więc ja też nie rozumiałam szumu, jaki się pojawił wokół Agnieszki, negatywnego co do tej sesji. I gdybym otrzymała taką propozycję, ja nie mówię nigdy nie i nie mówię też tak, bo to wszystko zależy od tego, od celu. I wydaje mi się, że Agnieszka też na to zwracała uwagę, jaki to jest prestiż gazety, jak to wygląda. Ja miałam dwa razy propozycję z gazety Playboy, a nie skorzystałam z nich, nie dlatego, że się wstydzę swojego ciała, tylko dlatego, że uważałam, że to gdzieś nie jest odpowiedni moment dla mojej osoby. Wsparłam swoją akcję także w takiej akcji Pierwsi w Polsce i na raka piersi, więc wydaje mi się, że tyle, co mogłam zrobić, to zrobiłam. Natomiast dzisiaj musiałabym pewnie trochę kilogramów zrzucić, żeby się lepiej czuć. Photoshop wiem, że wszystko zrobi, ale... W takim razie jest z aktorstwem. To jest tylko pasja, czy to też jest coś, z czym mogłabyś wiązać przyszłość? Ja podkreślam to, że na pewno nie mam doświadczenia aktorskiego, nie mam szkoły skończonej, więc aktorką nigdy do końca też nie będę. Ale zbierasz to doświadczenie, ale zbieram, grając. Ale zbieram i to jest fajna zabawa, fajna przygoda. Jeżeli będzie trwała trochę dłużej niż najbliższy serial Pierwsza Miłość, no to z przyjemnością z niej skorzystam. Tam gram siebie, więc też jest to gdzieś tam chyba z jednej strony po łatwej linii poszłam, bo to jest moja osoba i wiem, jak ja funkcjonuję, a z drugiej strony ciężko jest czasami zagrać siebie. Mam bardzo fajną ekipę, bo już miałam pierwszy dzień zdjęciowy, która dodaje naprawdę dużo otuchy. I to jest bardzo fajne. Natomiast jak się przekonałam, to nie jest łatwe. Naprawdę nie jest łatwe, bo jak graliśmy i było trzy próby pod kamerę, trzy pod światło i ja nie wiedząc o tym wchodziłam z takim po prostu energią, jak na słupek. Po prostu to już za 10. razem było ciężko mieć tą samą energią. Więc naprawdę podziwiam wszystkich aktorów. Bardzo Ci dziękuję za bardzo miły wywiad. Dziękuję. Życzę Ci samych sukcesów i może jeszcze czegoś Ci życzyć, co byś chciała? Przede wszystkim nowych wyzwań i nie obaw,
żebym się nie obawiała podejmować, bo ja Tobie życzę przede wszystkim nowych wyzwań, bo uważam, że naprawdę w życiu trzeba iść za tym, co mamy w sercu. A więc odwagi? Odwagi. Odwagi, uśmiechu, a wszystko inne się ułoży. I zdrowia. Jak będzie zdrowie, to wszystko inne się ułoży. Amen. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo.